Cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem artysta pisarz, to jest Reksio i lecimy dalej. Reksiu, jeśli ktoś ma uratować dinożarły, to niestety, jak zwykle tylko my. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, jak kierować statkiem kosmicznym. Reksio i Gretas wkroczyli na pokład pojazdu kosmicznego. No dobra, coś tu mryga. Aha, powiedzmy, że to ta bajka. Pewnie, że dam radę. W końcu jestem Komandor Kretes. No, musimy zapędzić wszystkie dinożarły do Dinoportera. Uciekają przed nami. To dobrze. Musimy to chytrze rozwiązać. No dobra. Czyli tak, w poprzednim odcinku cofnęliśmy się do prehistorii i ten... Wjechaliśmy tutaj samochodem i w ogóle było źle. Coś tam się zacięło z tego co pamiętam. I w ogóle i musimy teraz uratować dinozaury, bo będzie katastrofa. I nikt właściwie nie wie jaka to będzie katastrofa, ale będzie katastrofa. A ci kolesie dowiedzieliśmy na początku, to starożytni Kretoni. Starożytna cywilizacja, która przyleciała dużo, by uratować dinozaury, ale stwierdzili, że zamieszkają na planecie, bo ładnie wygląda. No, a w ogóle trafiliśmy do prehistorii przez przypadek, bo podróżujemy do średniowiecza, żeby spotkać się z Nostradamusem. Tak. Łatwa fabuła. I teraz tak, musimy zapędzić te dinozaury wszystkie do tego świecącego niebieskiego czegoś. Co jest cholernie trudne. Bo one uciekają i przed nami, i przed tym świecącym niebieskim czegoś. Tak, jeden nam się trafił fartem. Dużo trudniej będzie z tym kolesiem, o tutaj, o. No wchodź, proszę cię, wchodź. No. O! Dobrze idzie, już tylko dwóch. Widzicie jaki to jest losus? Wcześniej musieliśmy przed nim uciekać, a teraz oni uciekają przed nami. Błahahaha, kto się śmieje ostatni? My się śmiejemy ostatni. Nie, ten jest chyba najbardziej wkurzający z nich wszystkich. I co to w ogóle niby jest? Co on ma te czerwone kolce? To są jakieś? To jest jakiś wężogat, czy coś w tym stylu? Nie wiem, nie mam pojęcia co to jest i co on z głową. Rysownik chyba był bardzo zmęczony tego dnia w pracy. No nie, proszę cię, bądź mi posłuszny, ja cię tak ładnie proszę. Nie tam idź, nie tam! Do tego niebieskiego idź! Obróć się, Czemu on jest taki głupi? Czemu on jest taki głupi? O! Dobrze! I to nam ostatni. Przyszedł mi do głowy jeden cytat, pozwolę sobie zacytować, kto zna ten cytat, plus, nie wiem, 10 do ogarniętości. It's the magical Leo, plural than Charlie. Przepraszam. Sorry. Tak po prostu mnie naszło, to był impuls, to była chwila. Przepraszam. No leć, już tam został. A tak na serio to nie jest Leo, plural than, tylko Rex. Rex, rozumiecie, od Rexia, nie dlatego przypomina Rexia. To jest śmieszne, bo tam w zasadzie... Tam w zasadzie był ten pies i on też był przodkiem Rexia. To są dwa jednocześnie przodkowie Rexia? Średnio to jest możliwe. Trzeba by się cofnąć, bo nie musieli sprawdzić. Nie na wyskocznie, nie nawet do tego niebieskiego. Do tego niebieskiego. Ej, ale i tak nam szybko idzie. I tak nam szybko idzie, szczerze wam powiem, bo zawsze mi to dłużej schodziło. A tutaj już tylko jeden, to będzie ładnie i wygodnie. Ale gdzie on mnie? Nie! To tak nie tak miało wyglądać. Co ty robisz, idioto? Oni robią wszystko, żeby nie spotkać się z nami i wszystko, żeby nie wejść do tego niebieskiego. O! Wejdzie? Zaliczy? Ostatnie mówię! Tak! Tadam! Dinożarły bezpieczne! I tak oto dzięki odwadze Reksia i Kretesa, dinozaury, mylnie przez tego drugiego nazywane dinożarłami, uniknęły potężnej katastrofy. No właśnie. Ale jakiej właściwie katastrofy? Katastrofy spowodowanej upadkiem na powierzchnię starokretońskiego pojazdu kosmicznego. O matku, już wiem co to tak mrygało. Kontrolka paliwa! Ja nie chcę umierać! No szczególnie, że formalnie się jeszcze nie urodziłem! Kredyt,
No i nie umarłem. Na szczęście. My też nie. O, super. Nasz pojazd rozbity. Strasznie przepraszamy. Ale się nie ma za to. To nawet lepiej. Prawda, Wando? Tak, mój ty arcymechaniku. No, nie wiem jak wy, ale my wracamy do korzeni. No i to, co się przed chwilą wydarzyło, znaczy to spotkanie z tymi trzema kolesiami, jest szczególnie ważne w piątej części Rexia, do której oczywiście później dojdziemy. Czyli tak reasumując, dinozaury gdzieś tam ocalały, teleportowane na inną planetę, reszta wyginęła i w ten sposób możemy sobie bezpiecznie żyć na Ziemi. Bez żadnych zagrożeń, a my lecimy do średniowiecza, gdzie toczy się prawdziwa akcja. O, został na załonik. I bam bam, goro goro. Lecimy do tego średniowiecza. Ustawiam trzecią po południu. No, panie Nostradamus, nadchodzimy! I oto nasi bohaterowie powtórnie zanurzyli się w tunelu czasowym. Dokąd zmierzamy? Co przyniesie jutro? I czy kiedykolwiek tam dotrzemy? Pytania póki co pozostawały bez odpowiedzi. Unosiły się w czasoprzestrzeni i zanim na dobre wybrzmiały, zostawały miażdżone trybami wiecznej machiny czasu. Jak myślisz, Rektu? Wanda Niken... Wiedzał się o tą filozofię. Dogadałby się za to. No, taką. Mojej tatki razy gdzieś na około 2 miliony. No bo ten neandertalski Brytan z jaskini, co malował na ścianie wiewiórą, to na bank był twój pra-pra-pramatek. Kurczę. A weź tego genialnego ptaszora kokonstruktora, tego od kwadratury koła. No, niech mnie kukuła strzeli w gogle, jeśli to nie był praszczur naszego koguta wynalazku i jego braciszka Fortnera. Jeżeli chodzi o kwadraturę koła... Zwiedziliśmy najgłębszy korzeń naszego drzewa genealogicznego. Jestem potomkiem osadników kosmosu. Nic dziwnego, że zew kosmosu zawezwał mnie do ciebie, jak ruszyłeś w kosmos. No i jestem spokrewniony z bankretofami. Bo chyba nie z kretonami przecież. Znaczycie, że Maldur to mój daleki kuzyn. Dobra, olać to, co on gada w tej chwili. Kwadratura koła. Słynny średniowieczny filozoficzny problem, znaczy filozoficzny, matematyczny. Jak skonstruować za wodą całego cyrka i bez podziałki kwadrat o takiej samej powierzchni jak dane koło? To chciałem wytłumaczyć. Taka ciekawostka. O, zamknął się. Wreszcie po wielu obrotach trybików zegara historii oraz pomiędzy trybikami Rexio i Kretes dotarli do kolejnych wrót tunelu. Przełom średniowiecza i renesansu. Narodziny kultury przez burzę ruszaj. Pisa. O! A jak dla mnie bomba! Właśnie czegoś takiego się spodziewałem. A czego się spodziewałeś? Hiszpańskiej inkwizycji? Powiedział Kretes nieświadomy, że zdanie to na wieki utrwali się w kulturze masowej. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji, a tym bardziej nas, zakonu ryżokitowców. Strażników wspomnianej właśnie kultury, ale osobistej! Witam panów, jestem Kret... Dobrze, wiemy, kim jesteście wy... Przypominam wielki mistrzu, że wielki mistrz miał się nie unosić. Słusznie. O czym to ja... O kulturze osobistej? Właśnie, Krecie Kretesie i ty, Reksiu, zwany dzielnym psem. Czekaliśmy na was przez... kilka tysięcy lat! Miło nam, niezmiernie. Oj, nie sądzę. Czekaliśmy po to, by ukarać was za dziejowy brak kultury osobistej. Wiedzcie, że jak się coś komuś zniszczy, to trzeba powiedzieć przepraszam! Nie bójcie się, to się wszystko później co konkretnie? Słuchajcie wielkiego mistrza! Niniejszym skazuję was na dożywocie w lochu i pokaz prawdziwych tortur średniowiecznych. Wow, prawdziwych tortur? Bracich! Biorę ich. O matku! Do lochu z nimi! No to klops. Szczęśniemy tutaj w tym lochu. Co my teraz mamy zrobić?
gdzie jest narrator, kiedy jest potrzebny? Pokaz średniowiecznych tortów. Pu, ale się dałem nabrać. Oj, boli. Czyli tak, jak widzicie... Próbuję dosięgnąć. Jak widzicie, fabuła się trochę pogmatwała. Jakże krytys trafili do lochu. Co ty tam kombinujesz? Muszę tak machać myszką. Autor oj, moje paluszki. Przypomina trochę te super. Otwieranie zamków z Assassin's Creed. Zaczynały wędzić. Na PZ-a. Przegryzę te dywy, co mnie więżą. Trafili do lochu, ponieważ ryżokitowcy, czyli porodia mieczokrzyżowców, o których notabene w swoim liście pisano Stradamus, ich złapali i twierdzą, że coś im zniszczyli oni w przeszłości, a oni nie wiedzą, o co chodzi. To się wszystko wyjaśni, trzeba być postanowił wykonać stójkę w poziomie, licząc, że uda mu się przepalić jedną z lin, na których wisiały dywy. Narra! W samą porę, bo już nie wiedziałem, co postanowić. Przepraszam za spóźnienie, ale nie mogłem was znaleźć tych lor. Mroczno i niebiesko. Słyszeliście narratora? Mroczno i niebiesko. To jest wypowiedź z Czarodziejów, jednego z autorów gry. Zamieścimy ją w filmiku Wieczór Trzech Twórców lub co chcecie. Który, jeżeli ktoś nie zauważył, był aluzją do sztuki Szekspira pod tytułem Wieczór Trzech Króli lub co chcecie. No więc faktycznie jest mroczne i niebiesko, taki styl rysownictwa. No trochę szarego też jest. No, Kretesie. To jest chyba najtrudniejszy moment całego tego lochu. Niby taki zwykły kret, nie, ale tu się okazuje, że strasznie wygimnastykowany. Ciekawe, gdzie on się uczył w szkole. No bo gdzieś mówił, jeżeli pamiętacie z poprzedniego odcinka, że się uczył środowiska. Ciekawe, czy mieli tam WF. No już, Kretesie, napnij mięśnie. Muszę to dobrze skrać w czasie. No Kretes! Tutaj 14 osób co najmniej liczy na ciebie. No. Znaczy 14 poza mną, bo tyle mam w tej chwili widzów. Niedawno przekroczyliśmy próg 1500 wyświetleń, nic nie jest źle. Ja nie narzekam, ja nie muszę mieć dużo widzów. Wystarczy mi tyle, ile mam. I przyjemność z tego, co robię. No dajesz. Mam nadzieję, że ta selekcja będzie trochę częściej w ogóle, bo chcę przejść na taki tryb, że po szkole będę nagrywał, a nie wieczorem, tak jak teraz. No, zwłaszcza, że wieczory mam teraz zajęte i właśnie dlatego też tak rzadko się pojawiają filmiki. No przepal to Kretesie, przyjacielu drogi. Narratorze ma jakaś ładna dygresja, tak w międzyczasie. To się nie uda. Przeźniemy w tym lochu do końca życia. Przeźniemy tu. Przeźniemy tu. Niech ktoś coś zrobi. Kretes! Zrobić na nie ja. W ogóle tak się zastanawiam. Jest takie przekonanie, że jak się ktoś cofnie w czasie i ludzie z przyszłości zobaczą to, co jest z przeszłości, zobaczą to, co jest z przyszłości, to się cała ten wszechświat zmieni, nie? I Kretes i Reksio niby nie mają nic przy sobie, ale spójrzcie na Kretesa, przecież ma gogle. Widzieli, nikt nie zwracał uwagi w średniowieczu na gogle i prehistorii. Znaczy prehistorii to rozumiem, że oni w ogóle nie mieli zielonego pojęcia, co się dzieje i dlaczego robi tu Kretes. A może Reksio? A nie. Reksio nie może teraz. Nie no, zrób coś, Kretesie. Ja nie wiem, czy ja to źle robię. A dawaj ci z lewej na prawo. Nie, no nie ma szans. Muszę się wczuć w Kretesa. Jestem Kretesem. Jestem Kretesem. To trzeba rozhuśtać jak huśtawkę. No już jesteśmy blisko. No! Poprosił o wyjęcie knebla Reksio. Dzięki za wytłumaczenie. On by się mógł po prostu wyplątać z tego i... No, nieważne. A gdybym się tak bujnął? O, to też będzie trudne. Ale chyba nie tak trudne jak ta stójka. W ogóle ktoś raz wiedział, że taka figura akrobatyczna nazywa się stójka? Ja nie wiedziałem, szczerze powiedziawszy, zanim zacząłem grać w Reksia.
Potem oczywiście się dowiedziałem, że grałem w bardzo młodym wieku, no to znaczy, że jestem tego słowa od dawna, ale... Widzicie? Są walory edukacyjne, i to bardzo liczne. No, dosięgnij. Ciekawe, czy faktycznie kiedyś się nie wiem, czy były takie struktury, że się nad tym... Znaczy nad ogniem to na pewno, nie wiem, czy się wieszało z kulą do góry nogami, rąk, nie. Ja się pocoknęłem, pamiętam, że inkwizytorzy bardzo lubili, jak ludzie krzyczeli. Był kiedyś taki bardzo fajny, stary film, komiczny o inkwizycji, z takimi elementami musicalowymi. Wiecie, o co mi chodzi, że wszyscy śpiewają i tańczą, nie? No, jak nie wiecie, o co chodzi, to możecie sobie zobaczyć na przykład no teledysk, nie wiem, czy to jest teledysk, można tak nazwać, Monty Pythona do tego, do piosenki Always Look on the Bright Side of Life. No złam. Znaczy tam to jest bardziej takie jezusowe, ale... No już, złap to, dobry kretes. Jaką pozę przybiera, jak super bohater. I tu się kończy, o. Tak. I tak. Szczerze mówiąc, nigdy później, a nigdy wcześniej ten system w Rexiu się nie pojawia. I całe szczęście, bo jest wkurzający. Taki z machaniem myszką. No, sięgaj. No, już sięgaj. O, już był blisko. Już wyciągał łapę. No. Bójaj się, kretesie. A tu widzicie, przy kolumnie jest jakaś taka dziwna twarz. Trochę mi to przypomina takie wczesno-średniowieczne te rysunki, wierzenia tam Polaków o światowidzie. Oglądaliście kiedyś albo czytaliście stara baśń, kiedy słońce było Bogiem? Ja oglądałem, jak byłem dość mały. I mało z tego pamiętam. A wiem, że było fajne. Takie trochę wiedźminowski klimat. No już. O, mogliby z tego grę zrobić. Swoją drogą, słyszeliście, że Wiedźmin Trójka wychodzi? Ja tam coś słyszałem, przebąkiwania, ale nic głośnego. No i przy okazji, jeżeli już jesteśmy przy temacie nowych gier, które wychodzą, Assassin's Creed 4 jest w produkcji, Black Flag. Gdzieś tam na YouTubie jest trailer, możecie sobie obejrzeć. Będzie tym razem w pirackich klimatach. Ja nie wiem, Ezio był fajniejszy. Znaczy nie mam nic do Assassina Trójki, ale... Trójka, Brotherhood, Revelations... Zwłaszcza chyba Revelations, mi się najbardziej Revelations podobało, nie wiem dlaczego. Po prostu lubię takie klimaty, jak jest człowiek już starszy, doświadczony, taki mentor, o. No już, kretesie, bojamy się dłużej niż tą stójką, ja tu gadam. Gadam i się tematy kończą, a ty się nie dobojałeś. Potem jest już prosto. Nie, ale na serio, potem jest już naprawdę prosto, jak już to wyciągnęło. No kretesie, muszę się skupić bardziej na ruchu. Jak kretes. Dalej. No dalej, już, sięgaj. Ale się musiał namęczyć, biedaczek, ja nie wiem. Ja bym chyba sobie odpuścił. Znaczy na pewno bym sobie nie odpuścił, ale przynajmniej bym przystanął na chwilę, żeby odpocząć. A my nie mamy chwili. To jest let's play. Musimy lecieć cały czas do przodu. No sięgaj. Sięgaj. I jeszcze raz. Kretes! Sorry, trochę mi myszka przeskoczyła. No już, dosięgnij. Nie dosięga. Jeszcze niedaleko, kretes, no! Leć, kretesie. Leć, ja nie wiem. Leć jak mały już. Kiedyś, bo już nie lata. Olał skakanie. Co jest z tobą nie tak, kretesie? Co jest z tobą nie tak? Dlaczego nie możesz po prostu tego dosięgnąć?
zwróćcie uwagę, jaka jest ładna animacja Liny. Sama najbardziej dopracowana animacja świata. No leć, leć, leć. A może byśmy się tak... A gdybym się tak... Gdybyśmy się tak wyżej przekazili, co? Tak sobie myślę. O, proszę. O. A ja się głupi męczyłem. A gdybym... A ja się głupi męczyłem. Przez pół godziny. O, ale ja czasem po prostu fajne popełniam. Musicie mi to wybaczyć. Czasem moja pamięć nie jest po prostu aż tak dobra jak kiedyś. No i to już będzie banalnie. I to jest chyba ostatni ten. Reksio, zgraj się ze mną. O, i już. Reksio był wolny. Natychmiast ruszył, aby oswobodzić Kretesa. Jaka poza? Reksio Rage Pose. Mógłbyś być w stosunku do mnie bardziej delikatny. Słusznie. Wydostańmy się stąd jak najszybciej. O co im chodzi z tym przepraszam i brakiem kultury? Reksio i Kretes zaopatrzyli się w pochodnie i ruszyli w ciemność. Nie wiem, czy ten motyw się pojawił w poprzednich częściach. Tym razem, jeżeli jesteśmy w labiryncie, to mamy pochodnie. Poruszamy się po ciemności. Reksio podniósł z ziemi kluczyk. I teraz tak, pojawia się tu bardzo fajny motyw przechodzenia tego labiryntu, no mianowicie nie da się samemu jego przejść. Znaczy samemu wykorzystać tylko dwie postacie. Zamek zachrobotał i ukryte drzwi stanęły otworem. I teraz tak, jest mi potrzebny Kretes. Dwójka. O, jest Kretes, mam Kretesa. Musimy tak przestawić kartony, żeby ten koleś, co tu chodzi, mógł wejść do tego. O, tutaj, dokładnie. I wtedy on będzie przechodził po tych takich dziwnych płytkach i otworzy nam przejście tutaj. A normalnie nie mielibyśmy jak wyjść. I teraz Reksio może wejść tutaj. Pociągnąć za to. Kretes jest tutaj. O, labirynt jest szybciutko. O, wychodzi. I lecimy na powierzchnię. Ścinamy zakręty. Tak. Jeden z trzech labiryntów. Chociaż sam pomysł był bardzo fajny. Duży plus za to, że tak zrobili z tym kolesiem, co go trzeba przeprowadzić. Bo bez patrzenia na tyle. W końcu, po wielu trudach, nasi bohaterowie wydostali się z dobrego lochu. A czego się spodziewałeś? Hiszpański ink... Ajć, słusznie. Nareszcie Kretes i Reksio mogli skoncentrować się na zadaniu, jakim było odnalezienie Nostradamusa. Kretes zamyślił się, po czym wyrecytował z pamięci ostatni fragment listu. Zamyślam się i... PS, muszę się ukrywać, szukajcie wskazówki pod różą. Czekajcie, jeżeli przyjrzycie się naprawdę uważnie... Dobre, prawda, w klimatach asasyńskich. Jestem mistrzem takich rzeczy. O, a to jest dom Leonardo da Vinci. Wyszłem na pocztę. Chyba mówi się, wyszedłem. Niby człowiek renesansu, a taki niedouczony. Ale on był Włochem. Mógł nie znać poprawnej polszczyzny. Wtrącił się narrator. Albo ktoś inny to napisał. O, patrzcie w okienko. Suj. Przyjrzyjcie się. I tak później tam wyjdziemy. Nie ma się co bać. Jest podróżą. Znaczy, no tak. A cóż tu jest na tym szyldzie? Tak jakby róża? A w ogóle podróżą to był ten cytat z kodu Leonardo da Vinci. Witam wasz mościów w karczmie podróżą. Aha, jesteśmy blisko. Musimy pogadać z tym gościem. Nazywam się Kretes, a to dzielny pies Reksio. Szukamy niejakiego Nostradamusa. W życiu mnie słyszał. Nie udawaj. Mamy odszukać wskazówkę nad pod różą.
tu jest pod różą. Nad pod różą to będzie po schodach do góry. A teraz uwaga, będzie aluzja do Krzyża Kusinkiewicza. A czemu tu nie ma żadnych gości? Pewien gość zapłacił mi słono, żebym tu nikogo nie stołował przez jakiś czas. Po czym poprzestawiał stoły. No i co w tym śmiesznego? No, że nie stołował i stoły. O matku. Zapłacił mi też, żebym nikomu o tym nie mówił. Ja ci zapłaczę, jak przestaniesz żartować. Nie, czekajcie. Tu nie była, to będzie aluzja. To będzie aluzja? Czy to nie będzie aluzja? A to co za makabryczny wystrój? To mój stryjo. Jest aranżerem wnętrz. Miło mi, Maćko jestem. Stryj Maćko, z czym wam się to kojarzy? Tu nic nie ma, tylko widok. To jest układanka, której ja nigdy za bardzo nie lubiłem. Dlatego, że pamiętam rozwiązanie. Po prostu trzeba zrobić tak. Wziąć widelec, wbić widelec w dzika. Przepraszam, ale musimy panu poprzestawiać ryja. To ustawić cyk. Tak. To ustawić. Cyk. Tak. To tak. Albo odwrotnie, nie wiem. Hełm otworzyć. Od razu ciekawiej. I to. No to nie, to trzeba mu inaczej te rogi ustawić. Tak jak były. Tak. Tak i tak. Ej. I jeszcze raz. Ej. Albo to było odwrotnie. Ej. Chyba ten był dobrze ustawiony. A może to powinno być zamknięte? Coś mi się tu nie podoba. Pamiętam rozwiązanie, brawo. Będzie cenzura. Ej! Zdradziłem swoje nazwisko. Ej! Znaczy i tak go zdradziłem przy okazji książki, ale... Ej! Nie, to na pewno było... Było tak. Ej! A przypadkiem nóż też nie powinien być? Może nóż też powinien być? Nie, nóż nie. To zamknięte, to otwarte? Pamiętam rozwiązanie. Brawo dla mnie! Hura ja! Tyle se pamiętam z tego rozwiązania. Cyk! Szyt! 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 Ej! Szyt! Serio? Serio? Niechże się zastanowię. To powinno być otwarte. Naraz coś skrzytnęło i w podłodze ukazały się ukryte drzwi. No, czas najwyższy, bo już nudziły mnie te przepychanki. No dobra, czyli schodzimy na dół i kończymy odcinek. Reksio i Kretes ostrożnie ruszyli po schodach w dół. Ostrożnie, ostrożnie! Pod różą znajdowała się mroczna komnata, której wnętrze wypełniały... Księgi, dziwaczne przedmioty i plakaty z odległej epoki. Właśnie miałem to powiedzieć. A to przepraszam. Nikt nie miał wątpliwości, że komnatę tę zamieszkiwał tajemniczy... Nostradamus! Przyszliśmy! Jesteś tu? Witajcie, podróżnicy. Jestem Nostradamus. To ja was wezwałem. Ja. No tak. Wiemy, bo przecież nas wezwałeś. No tak, tak. A więc chcecie odmienić swoją historię? To posłuchajcie. No, zamieniamy się w słuch. Musicie wyruszyć w przyszłość i powstrzymać czterech jeźdźców czasu przed uruchomieniem wehikułu czasu. Ustawcie wehikuł na godzinę mniej więcej 8:30 po południu. Na pewno po południu? Tak, przecież nie rano. Bardzo śmieszne. Znajdźcie dom z czerwoną dachówką. Powiedzcie dziadce, która tam mieszka, żeby pilnowała babcia, który też tam mieszka. Aha. Żeby babć nigdy nie opowiedział swoim wnukom o wehikule. 8:30.
Czerwona dachówka, dziadka, babci. Zrozumiałem. To krecia robota. No, wyjaśnię ci po drodze. Nostradamusie, a czy nie możemy tych czterech jeźdźców w tej przyszłości po prostu załatwić jakimś laserem albo czymś? Nie, to wykluczone. Tak, tylko pytam. Ruszajmy, Reksiu, to nie będzie trudne. To no się fabuła cały czas gmatma, nie? Znaczy ja już znam rozwiązanie, a wy poznacie, jeżeli jeszcze nie znacie, jeżeli jeszcze nie graliście. No, w następnym odcinku, jak się zapewne domyślacie, ruszymy w daleką przyszłość, ale do tego czasu żegnam się z wami. Pokój nad Izraelem.